Ja bym tylko chciał panu pogratulować zajęcia się tematem Powstania Warszawskiego, bo to jest temat drażliwy, delikatny i jako świętość. Także jakakolwiek krytyka, to trzeba mieć dużo odwagi, bo powiem dlaczego. Osobiście się pytałem tutaj w Toronto profesora historyka Normana Davisa, skąd ten rozkaz przyszedł do wybuchu Powstania Warszawskiego. Bo mówię, że to było spontaniczne, że to był generał Komorowski, nie mógł tego powstrzymać. Co uważam, że to jest nieprawda, tym bardziej, że był wódz naczelny Sosnkowski, który zabronił i za to między innymi potem został wyrzucony z tego. Także za to brawo. Ale pytanie polityczne, bo pan jest tam na bieżąco, doskonale się orientuje, co się w Polsce dzieje, my jesteśmy troszkę dalej. Jak pan widzi, kiedy jest możliwa zmiana układu politycznego w Polsce? Za 5 lat? Za 10? Kto ewentualnie by taką mógł tą zmianę zrobić? Bo dużo ludzi mówi, to pan troszeczkę wspomniał, obecny układ polityczny z PO, Donald Tusk, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, oni ten zabetonowali ten układ i to wygląda. Nie wiem, który pierwszy ma zrezygnować, czy odpaść, żeby ten układ się rozpadł. Czy jest jakieś światło zielone w tym tunelu w najbliższym czasie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do sprawy powstania wracać już nie chcę, historii. Nie wiem, czy to wymaga jakiejś odwagi, żadne represje za to nie grożą, natomiast no, jest to dla wielu temat bolesny, czego mój redakcyjny kolega Piotr Zychowicz doświadczył, pisząc, prawda, tę książkę sławną o tym, że trzeba było w 1939 roku ustąpić Hitlerowi Gdańsk i skierować go na Francję, a nie brać całą atak niemiecki na siebie, licząc naiwnie, że Francja i Anglia nam pomogą. No ale myślę, że trzeba rzeczywiście własną historię szarpać, nawet jeśli to jest bolesne, no bo tam są nauki na przyszłość istotne, o których nie wolno zapominać. Bez względu na to, czy to się dzisiaj wydano, że są to rany niezagojone, czy też, no tak trzeba do historii podchodzić. Dzięki bardzo. Natomiast co do pytania, no to właśnie pyta mnie pan o wróżbiarstwo. I nie mam takich danych, które by pozwoliły na jakąś rzetelną socjologiczną prognozę stanu zadowolenia i niezadowolenia w Polsce. Ponieważ obecny układ polityczny będzie trwał tak długo, jak długo on jest oparty na emocjach dominujących. Wracając do tej swojej uparcie powtarzanej tezy, którą mam wrażenie, że z każdym miesiącem jestem jej bardziej pewien, bo wszystko ją potwierdza. Czyli to, że Polska ma typowe problemy państwa postkolonialnego, to również emocja, która nas rozrywa, która jest emocją starcia taką między, nazwijmy to, kreolami a tubylcami, jest typową emocją postkolonialną. Państwo, które było zniewolone, jest zawsze obiektem działań, prawda, tego okupanta czy kolonizatora, który usiłuje sobie wychować, najpierw swoją elitę wychowuje, która kolaboruje z nim w dziele utrzymania tego kraju w posłuchu, a potem wytwarza jakby swój naród. Swoją część narodu. Część się wynaradawia, czy raczej poddaje się kolonizacji, bo to niekoniecznie jest wynaradowienie, ale zaczyna, prawda, funkcjonować w innym kodzie kulturowym, a część się trzyma swojego. Czego klinicznym przykładem jest wojna na Bałkanach, toczona, mówi się, między Serbami a muzułmanami, ale przecież muzułmanin to nie jest narodowość. To jest wojna straszliwa między Serbami a Serbami, między Serbami, którzy pozostali Serbami, a Serbami, którzy się przez kilkaset lat tureckiej dominacji poturczyli, prawda? I proszę zobaczyć, że wojna między PiS-em a PO to jest cały czas wojna jakby między ta, która jest przez cały wiek, przez całe dwudziestolecie III Rzeczpospolitej toczona, to jest wojna między Polakami, którzy się czują Polakami wedle tego wzorca dawnego, przedwojennego, i takimi PRL-czykami, którzy nie chcą być Polakami tradycyjnymi, którzy szukają dla siebie jakiejś formy, którzy prawda, chcą być czymś innym i dla nich atrakcyjny jest właśnie obietnica, że staną się Europejczykami, jakimiś innymi Polakami, Polakami nowoczesnymi. Jeden z moich ulubionych dziennikarzy, obok wspomniałem już Moniki Olejnik, czyli Tomasz Lis, obsługuje to hasłem, że to są fajni Polacy, prawda? Oni chcą sobie myśleć jako o fajnych Polakach, a o nas, bo sądzę, że tutaj wszyscy
w tej rozmowie raczej się zaliczamy do takiej identyfikacji, a o nas chcą myśleć jako o jakichś dinozaurach, które muszą wymrzeć, prawda, bo przecież Polak, katolik to jest przeżytek, to jest anachronizm. Starszy, gorzej wykształcony z małych miejscowości, więc na pewno wymrze niedługo. Te emocje są typowe i na tych emocjach oparta została cała polska polityka i one sprawiają to zabetonowanie układu. Bo tak naprawdę programy nie istnieją. No, po prawej stronie są ludzie, którzy mają, prawda, zapędy etatystyczne i są tacy, którzy mają bardzo prokapitalistyczne podejście. Ale jak przychodzi co do czego, to ci prokapitaliści zagłosują na etatystycznego Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ widzą, że to jest Polak, prawda, patriota, a tamci, chociaż mają gęby pełne liberalnej retoryki, to nie. Z drugiej strony mamy lewicowców, prawda, jakichś takich zajadłych aż do lewicy wariackiej, typu kryptyka polityczna, która głosi przeróżne hasła i feministyczne i takie tam gejowskie i tak dalej. Ja bym przychodził do wyborów, to głosuje na tego naszego nieszczęsnego wuja z Belwederu, prawda, z dubeltówką, któremu żona zupę podaje, który się wszemi wobec prezentuje, jaki to on jest wielki katolik, mniejsza z tym na ile szczerze, prawda, ale jest to absolutnie niezgodne z jakimikolwiek ich poglądami, które oni głoszą, może nawet je głoszą szczerze, ale niech będzie każdy, byleby nie był Jarosław Kaczyński, prawda, bo tamten jest z tamtej strony, więc te emocje są tak potwornie silne. I teraz, co musi się stać, żeby się to zmieniło? No, albo się muszą emocje, prawda, odwrócić, albo emocje muszą ustąpić miejsca myśleniu o interesach, co jest, można sobie teoretycznie wyobrazić, albo emocje muszą wykipieć i się kompletnie odwrócić. Co znaczy, to też nie znaczy obalenia układu, tylko w jakiś sposób zmianę, przeniesienie sił w tym układzie. Ja sformułowałem taką prawidłowość, że naprawdę, jeśli patrzysz na to, jak na takie dwa bieguny magnetyczne, które Polskę rozrywają, biegun modernizacyjny, na którym siedzi Tusk, i taki biegun tradycjonalistyczny, na którym siedzi Jarosław Kaczyński, to siła przyciągania biegunów zależy ogólnie od poziomu zadowolenia. Jeżeli Polak jest w grubsza zadowolony, nawet na takim poziomie PRL-owskim, no to znaczy, że w ogóle jest szczęśliwy, że ma jeszcze jakąś michę, bo tutaj bardzo się Platformie, co się bardzo udaje, to jest to, co socjologowie nazywają obniżaniem oczekiwań, prawda, że no jest jak jest, ale jeszcze. Więc dopóki Polacy są zadowoleni, to ten biegun modernizacyjny ich przyciąga silniej, a tradycjonalistyczny słabiej. Jak jest dobrze, to do hipermarketu to się wtedy chętnie o Bogu ojczyźnie zapomina, aby się obkupić, aby nowe kino domowe można kupić, plazmę tam, czy jak to się tam nazywa w tych kręgach społecznych, które się fascynują takimi rzeczami. Natomiast jak się zaczyna robić gorzej, no to zgodnie z przysłowem, kiedy trwoga to do Boga, to można powiedzieć, kiedy trwoga to do Boga i ojczyzny, tak? Bo to wiadomo, człowiekowi źle, to wtedy szuka rodziny, szuka bliskich. Jak człowiek jest dobrze, to może do matki nie zadzwonić przez 5 lat, ale jak dostanie w tyłek, to dzwoni: mamusiu, co tam u ciebie słychać? I ten mechanizm również działa na poziomie makro, że w takich sytuacjach się nagle zmienia i nagle zaczyna się, Polak jak strajkuje, to biało-czerwoną opaskę sobie zakłada, i krzyż wiesza, chociaż w kościele często nie było dla wielu. No i to kiedy taka zmiana może nastąpić, to nie wiem, bo może nastąpić bardzo gwałtownie, bo jeszcze do tych wszystkich cech postkolonialnych my mamy jeszcze coś takiego, co nam zawsze wyrzucali nasi wielcy, i to tak różni wielcy jak Mochnacki, i Brzozowski, i Bolesław Prus, nie wiem, i Piłsudski, i Żeromski, i Dmowski. Oni wszyscy zawsze mówili o Polsce, że my ciągle mamy problem z dojrzałością, tak, że jeszcze Gombrowicza dodajmy do tego kompletu, żeby było śmieci, i Konrada też można dodać, że ciągle to stwierdzanie polskiej niedojrzałości, że Polska jest taka trochę niedojrzała, no cechą ludzi niedojrzałych jest takie miotanie się ze skrajności w skrajność, prawda, dziecko się śmieje i płacze, i przeskakuje z tych nastrojów. I Polska jako taka zbiorowość zawsze ciągle nie do końca dojrzała, rzeczywiście ma tę cechę, że u nas te nastroje potrafią się bardzo gwałtownie zmieniać. Znacznie bardziej gwałtownie niż w zachodnich społeczeństwach, które są jakimiś tam szeroko ustabilizowane, poprzerastane jakimiś tam więzami społecznymi, tym co tworzy tak zwany kapitał społeczny, a u nas to wszystko raczej tak
przeskakuje i badania pokazują właśnie, że emocje Polaków są silne, ale są płytkie stosunkowo, dlatego mało zakorzenione, ale to łatwo się zmieniają. Nie jest tak jak tam, gdzie ktoś się czuje wyborcą partii demokratycznej albo wyborcą partii republikańskiej, to z dziada, pradziada i łatwo zdania nie zmienia, a u nas te badania partii politycznych pokazywały lotne piaski i to, że czasami w sposób dla samych polityków kompletnie niezrozumiały. Jak to zrozumieć, że na przykład Jan Olszewski w wyborach prezydenckich miał ogromną część elektoratu wspólnego z SLD? A no tak, że ludzie głosowali według innych nieco kryteriów niż sobie ktokolwiek to wyobrażał. W związku z tym tak naprawdę to być może nie jest to kwestia 5 czy 10 lat, ale może to być kwestia dużo szybsza. Natomiast ogólny kierunek zmian mi się wydaje, jest przesądzony. To znaczy to, że jakby w Polsce skazana na sukces jest ta część, którą się nazywa prawicą, to jest oczywiste. Pytanie, czy do tego czasu sukcesu my na przykład nie stracimy, uchowaj Boże, suwerenności i nie poniesiemy szkód takich, które będą potem dla wielu pokoleń nie do odpracowania, tak jak się to już w naszej historii zdarzało. Ale generalny kierunek, to znaczy generalne zwycięstwo, to jest dla mnie oczywiste. Ja zawsze mówię, jak mnie ktoś usiłuje za bardzo dosłodzić i powiedzieć, że ja to jestem jakiś odważny, czy za bardzo nie wiem, oryginalny w swoich poglądach, to powiadam, że w gruncie rzeczy z perspektywy tego, co wiem, to mogę się uważać za konformistę, bo to ja po prostu się podpisuję pod tą stroną, która w przyszłości na pewno będzie stroną zwycięską. Tak jak w czasach Adama Mickiewicza on się mógł wydawać frajerem, bo przecież potęga to byli ci ludzie z tego salonu, to byli wielcy, prawda, mędrcy wszyscy, rozmaity śniadeccy, koźmiany, prawda, generałowa Zajączkowy i to całe towarzystwo, o których dzisiaj nikt nie pamięta, kto to był Mickiewicz, wiedzą wszyscy, ponieważ tylko ta strona przetrwała. To tak, nie wiem, jeśli jest to jakaś odrobinka optymizmu, być może na koniec, bo już Państwa trzymam w tej sali ponad 2 godziny, co jest oczywiście bardzo miłe, ale nie chciałbym nadużywać.